Bijaj na G2A, bo tam promki ciekawe mają. Link oczywiście w opisie. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry PlayerUnknown's Battlegrounds. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzisiaj zauważyłem, że w PUBG'u jest parę rzeczy związanych z Blackpink, czyli to jest bodajże jakiś zespół K-popowy, który tworzy pioseneczki, które znam, ale jakby nie kojarzę do końca, znaczy kojarzę, ale nie znam. O, i mamy tutaj parę takich zestawów skinków ciekawych, na przykład takie jak zestaw konferansjera, który wygląda mega fajnie. W końcu ludzie zaczęli przenosić skiny z PUBG'a mobilnego do PUBG'a komputerowego, jakby idą w ten styl, co jest mega fajne i mi się mega spodobało. To mamy skiny do Blackpinka, cały zestaw kosztuje 9900 golda, więc nie wiem ile to jest dokładnie w przeliczniku, ale nie jest to mało. I mamy tutaj skinek do Lizy, który ma jakąś taką nutkę, że sobie można delikatnie pobanglać, tylko tutaj też szaleć tak nie można z tym, żeby się YouTube nie obraził, bo wiecie, copyrighty i tego typu rzeczy. Mamy tutaj Rose na przykład i sobie tak, o, można też przydęsić taki skinek. I mamy też, ludzie, do Jizo skinek, który też mega fajnie wygląda. No i sobie możecie takie skinki właśnie różne ogarnąć, nie? I sobie wygrać gierkę, jak sobie tak bangla. Dobra ludzie, my tutaj nie jesteśmy po to, żeby sobie dęsić, żeby sobie tutaj do nutki się wczuwać jak w Fortnite, tylko jesteśmy tutaj po to, żeby wygrywać mecze, więc dzisiaj ludzie przyszła pora na tego solo FPP, więc lecimy sobie z giereczką i zobaczymy jak nam pójdzie. Moi drodzy, humor gituwa, skinki fajne, evencik całkiem spoko. No i do tego mamy jeszcze erangelek. Mikrofon muszę dobrze ustawić, żebyście mnie wysłyszeli głośno i wyraźnie. Troszkę mi się tutaj popfiltr zepsuł już i się kruszy, więc trzeba będzie go wymienić, bo już nadaje dotarcia chrzanu i będziemy musieli coś z tym zrobić. Dobra, lecimy ludzie na mężczyzn. Lecimy na mężczyzn, delikatny podlot na wejściu i mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś ciekawego pofragować, że to będzie mecz, gdzie pogramy naprawdę grubo. Ostatnio polecieliśmy ze snajperą delikatnie, bodajże chyba ostatnio pograliśmy na sanoczku. Dzisiaj ludzie erangel na początku, zobaczymy co będzie później, jeżeli nam nie pójdzie, bo jak wiecie, nie każdy mecz wychodzi i też nie wszystkie mecze się tutaj na kanale pojawiają, nie? Dobra, więc lądujemy tutaj. Lądujemy tutaj na te domki, na mężczyzn. Mamy tutaj jakiegoś oponenta jednego. Jeden przeciwnik za nami lata. Leci. Coś jeszcze mamy? Tam coś jest na daleko. No to na blisko musimy ludzie wygrać. Ostatnia forma w sensie mutant. Zobaczymy jak będzie w PUBG'u, nie? Nie, tylko jeden, bo już widzę, że dwóch tutaj mamy wariatów. Jest emeczka na górze do podniesienia. Więc mamy dobre lądowanko teoretycznie, nie? Biorę troszkę bezpiecznych rzeczy, żeby się tutaj nie wyłożyć na głupiego strzała. Jezu, kamizelka trójka. MK podniesiona, wszystko jest, ludzie, wszystko jest. Nic, tylko teraz orać, nie? Bierzemy automat. Pyk, magazynek biorę też. Kolejna amunicja. Nie no, ale przydałby mi się jakiś celownik lepszy. Jeszcze. Mam na blisko zawodnika jednego. Musimy się skupczyć. Oj, FPS-ki mi dropły, ludzie. Dropły mi potężnie FPS-y. Nie wiem czego, ale udało się go ubić. Podgłośniłem sobie w systemie do 100%, ludzie, bo nie da się grać na takiej niskiej głośności. Bo bym do końca nie usłyszał przeciwnika i by się to źle skończyło, nie? Dobra, to biorę magazynek, SKS-ik, bierzemy też. Bierzemy to, bierzemy kolbę. Dobra, MK przygotowana, kolimator jeszcze jakiś i byśmy mogli ludzie w ogóle już tutaj orać. Ale też nie ma co lekceważyć przeciwników, nie? Dopiero jeden frag tam wszedł, a jeden frag to nie jest... nie jest coś, co by nas mogło tutaj mocniej rozgrzać. Kompensator, hełm... nie interesuje mnie to. Wow! A dostałem ludzi z mocnego kalibru jakiegoś. Jest ziomek ze snajperką w nas celowany, więc na te snajperki ja się pakować nie chcę. I robimy stąd akcję ewakuacja. Jeden frag wystarczy. Przynajmniej na wejście, nie? Leci kolejny strzał, ale w biegu nie powinien mnie trafić, przynajmniej w głowę. O ty panie. W głowę nie, ale w dupę i przymierzył dosyć konkretnie. Więc musimy się podleczyć tutaj, że nam nic nie wystawało teraz, bo zginiemy jak nas trafi. Fazło granaty. Na szczęście nie doleciał. Lecimy dalej.
Akcja ewakuacja. Double jump, dobra, udało nam się prysnąć stamtąd, bierzemy energetyka. Nie no, ze snajperem ludzie to ja szaleć nie będę, jak nie mam żadnego celownika, nie? Nie mam żadnego podjazdu, kamizelkę, dobrze, że trójkę miałem. Bo rozbił mnie dosyć mocno. Ale udało nam się tutaj jakoś to przeżyć, nie? Pyk, celownik skośny. Nic dla nas, no nic dla nas. Mamy tego SKS-a, ale też nie mogłem z nim podjąć pojedynek, gdybym miał jeszcze coś do celowania. Teraz musimy zrobić stąd akcję ewakuacji, bo tutaj ludzie, ja nic nie zrobię. No i powiem tak, udało nam się ulotnić od tego przeciwnika. Troszkę kamerkę widzę, że mam prześwietloną, ale nic z tym nie mogę zrobić. A udało nam się ulotnić od tego jednego ziomeczka, najgorszego. No i lecimy na kolejnego kampa, nie? Co nas na tym kampie czeka, to się zaraz przekonamy. Tu też możemy jakichś przyjacieli spotkać niemiłych. Więc trzeba będzie uważać, czy nikt się nie kręci za rogiem. Dobra, pyk. Plecak to migan, nic ciekawego. Tu jest ludzie, jakiś scopik dwójka, więc zawsze to coś. Lepsze to niż nic, nie? Ale to jednak nie jest coś, co nas by mogło tutaj zadowolić mocniej. Jest smołczan. Jest kolimator. No i na to czekaliśmy. Amunicja się zgadza, to się zgadza. To się zgadza, lecimy dalej. Domek obok, musimy jakieś leczonko podnieść, bo nie mamy żadnego zestawu leczącego. Z bandaży też się lekko wyprztrykaliśmy, jak ten koleś do nas strzelał. Jak widzieliście, bo już nie mamy tutaj pełnego zestawu życia. Więc, no, pasuje też coś do leczenia namierzyć. Mamy lunetę trójkę, wrzucamy na SKS-a. Dwójkę wyrzucamy, bo dwójką nie lubię grać, mutanta nie chce. Środek przeciwbólowy bierzemy. Tutaj nic na stoliku nie ma, jest jakiś digielek. Ile mam ammo do tego? 40 powinno wystarczyć na SKS-ie. Idziemy do budynku obok, mamy kolejne bandaże. Tego trzeba jak najwięcej ludzi podnieść aktualnie. Bo nie będzie się zaraz czym leczyć, nie? Jeszcze jedna taka mała wymiana i fiko. Dobra, jest zestaw, tego nam trzeba było. 10 kolejnych bandaży, 15 bandaży to jest max, jaki powinniście nosić, scope 4, no i jesteśmy ludzie tutaj już usatysfakcjonowani. Tu trójeczkę jeszcze sobie zestawię na chwilę. Tego już nie chcę, tego nie chcę, ale jest fajny grip i go chcę, jak najbardziej. Zostawiamy go na tym SKS-ie, patrzymy, czy nikogo nie ma. Teoretycznie nikogo nie widzę, więc zeskak z dachu. Podbijamy do przodu, bierzemy energetykę jeszcze jednego, żeby życie sobie odnowić na maksa. I lecimy na górną stronę mapy. Dobra ludzie, mamy lepszy kaliber, znalazłem tutaj kara. Więc wymieniamy SKS-a na niego. Troszkę tej amunicji wyrzuca, to sobie wezmę. To zostawiamy, tego gripa wolę, to sobie też go wezmę. No i karek ludzie, kar to jest broń, z której możemy już się challenge'ować z przeciwnikami. Tak samo byśmy mogli się strzelać z tym gościem, co nas obił. No a przedtem nie było takiej szansy, nie? 24 to jednak potrafi zaorać. Pyk! Dobra, wyczekaliśmy go idealnie, widzieliście to? Czekamy, wsiądzie do samochodu, idealna głowa przymierzona. No, nie miał ratunku, nie miał ratunku w tej sytuacji. I go tutaj kropnęliśmy dosyć mocno. Jezu, jak ta kamera mocno świeci. O, dostałem w patelnię. Czajcie to? Koleś mnie trafił w patelnię. Ale mieliśmy farta teraz. Złoto. A tutaj widzicie, dwa fragi wpadły aż. Więc no, działo się wiele. Działo się nawet bardzo dużo, bym powiedział. Tłumik do kara. Wow. Dobra. Ale zmisowaliśmy serię. Ziomek też sobie nas zmisował. Dobra, próbujemy. Mamy to, ludzie, trzeci frag na koncie. Ale no, tutaj bym tu prawie, że PPG odwalił dosyć potężną. Już ktoś do nas sadzi. Dobra, nie chcę nic z niego podnosić. Bo stąd trzeba będzie się zaraz ludzie ewakuować. Tu sprzątaliśmy gościa. Hedzik nam siadł dosyć ładny. Wyrzucamy troszkę amunicji, bierzemy te zestawy. Ciężki stresik. To możemy podnieść, nic już. Do tej ammo można trochę jeszcze przydusić na koncie. Dobra, tej czysto, bierzemy energetyka. Ile mamy? Trzy fragi na koncie. No ten jeden frag to taki ludzie wszedł, ale nie musiał.
Musimy rotować stąd na drugi BS. Więc na drugi BS, na drugą miejscówkę, na drugiego kampa jakiegoś bezpieczniejszego, bo tutaj ludzie już jest naprawdę niebezpiecznie. Jakieś snajperki się do nas prują, to każdy obstawia mniej więcej jakieś miejscówki. No ten kładzik się tutaj przewrócił, więc ktoś nie miał podjazdu żadnego. Czy ten most będzie obstawiony? Może być. Nie wiem, czy z prawej strony w krzaku nie ma gościa jakiegoś, ale nigdy nic nie wiadomo. Stoi jakiś buggy. Naprawdę udało się tędy przejechać. I teraz przejazd, ludzie, na przełaj. Lecimy tutaj do kolejnej miejscówki. Te domki mogą być mega spoko, ludzie, tylko tutaj też coś może stać. To podjeżdżamy tutaj na szybko. Badamy. Jest Mosin, jest kamizelka trójkanowa. Więc tutaj, ludzie, nikogo nie będzie. Tutaj mamy czystą miejscówkę. Salownik laserowy, to mnie nie interesuje. Kompensator do snajpery mogę wziąć. A zrobimy tak na razie, żeby mieć też ten tłumik w razie czego. No i co? No i teraz czekamy na przeciwników. Okej, moi drodzy, za chwilę się pokręciłem w tym domku. Jest czysto. Nikt do nas nie podjechał, nikogo nie widziałem. Dlatego my musimy wziąć samochód. Gdzieś stąd zrotować do kolejnej strefy. Kolejne strefy nam uciekły. I te domki to już będą takie domki dosyć mocne, nie? Bo one są na górkach i tam będzie problem później w dalszej fazie gry, żeby to utrzymać. To pasuje ogarnąć jakąś fajną miejscówę. Ale może być ciężko. Ta miejscówa nie jest fajna akurat. Sy po cichaczu podjeżdżam delikatnie. Teraz mamy, ludzie, podjazd na domki, na których będą przeciwnicy. To jest miejscówka, którą będziemy musieli przejąć sobie. Jest gość. I to nawet dwóch. Mieliśmy, ludzie, dwóch gości w jednym miejscu, jak widzicie. Dostaliśmy serię z dwóch stron. Przygotowani byli na tego kampa. Nie udało nam się go przejąć, ale mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki wielkie za oglądanie. No i trzymajcie się. Do następnego. Cześć wam.